Witamy na kanale Kulinarny Freestyle. Dzisiejsze danie Was zaskoczy. Oglądajcie do końca. Zapraszamy. Na rozgrzaną oliwę wrzucacie kawałki mięsa wieprzowego. Technika wrzucania dowolna. Może wrzucać ostrożnie, żeby rozgrzana oliwa nie bryzgała Wam po całej kuchni. Dorzucimy sobie mięso całe. Mięsko smażcie na taki złocisty kolor. Jak już będzie gotowe, dorzucimy sobie cebulę pokrojoną w kostkę, pietruszkę, ale nie dorzucamy całej, jeszcze troszkę sobie zostawimy. Teraz to wszystko razem sobie wysmażymy. Od razu jako nadmienię Wam, że smażąc mięso wcześniej posoliliśmy. Teraz dodamy świeżo mielonego pieprzu. Czosnek. I teraz wszystko to razem ze sobą zesmażymy. Cebulka się już podprażyła. Smaki, mam nadzieję, że już wszystkie ładnie się połączyły. Dodamy sobie w takim razie przecieru pomidorowego, w sumie to sosu pomidorowego. Jedna szklaneczka, nie za dużo, żeby to mięso nie było utopione w tym sosie pomidorowym, a jedynie delikatnie. O! Dokładnie coś takiego. I teraz dajemy temu parę minut, żeby wszystkie smaki się jeszcze raz przegryzły. No i będziemy dalej przygotowywać nasze danie. Dodatkiem do naszego dania będą placki piwne. Musimy sobie wymieszać na początku wszystkie suche składniki. Mamy tutaj mąkę, dorzucimy sobie trochę soli do niej, dorzucimy sobie cynamon, dorzucimy sobie cukier waniliowy. I teraz wszystko ładnie razem wymieszamy. Następnie zabierzemy się za chwileczkę za wymieszanie płynnych składników. Odłożymy sobie tą miseczkę na bok. Dolejemy sobie tutaj do pustej miski piwo typu porter. Tak, żeby nam się za bardzo na początku nie spieniło. Dolejemy oliwę i jedno jajko. I tak samo wszystko razem wymieszamy. I teraz będziemy dokładać naszej suchej mieszaniny i musicie powolutku mieszać, żeby zrobiło nam się ciasto na nasze placki piwne. Ciasto na nasze placki piwne jest gotowe. Patelnia została wysmarowana oliwą i teraz zabierzemy się do smażenia placków. Bierzemy sobie pełną chochlę naszej mieszaniny i wylewamy delikatnie na środek. Pyk. Czekamy, bo teraz będzie się działa magia. Zostańcie z nami. Jak zobaczycie takie małe pęcherzyki na powierzchni waszego placka, to myślę, że spokojnie będziecie mogli przerzucić go na drugą stronę. Pierwszy placuszek lekko przeciągnięty, ale wiadomo, jak to, tak samo jak z pierwszym naleśnikiem, patelnia musi się rozgrzać, następne będą już idealne. Smażymy kolejne placuszki, mięso już jest prawie gotowe.
Żałujcie, że nie jesteście z nami w kuchni, tak pięknie to wszystko pachnie. Mamy nadzieję, że powtórzycie nasz przepis. Za chwileczkę składamy nasze całe danie. Tak prezentuje się nasze kolejne freestyle'owe danie. Wpadnijcie na naszą stronę, żeby zobaczyć cały przepis. Zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. My polecamy skonsumować nasze danie z pina coladą lub ze szklaneczką rumu. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się przepis i do zobaczenia.